Hej, aby zrobić kontynuację paznokci, które mam na sobie zrobione, malowałam też na tym sztucznym paznokciu kolor ten czekoladowy, ale nie łudźcie się, on jest deczko zmatowiony z tego względu, że jak będziecie robiły na swoich paznokciach zdobienie, trzeba troszeczkę ten kolor po utwardzeniu troszeczkę przetrzeć blokiem. Z tego względu, żeby potem malowany kolor, w tym wypadku czarny, żeby nie spływał. Ja już się przekonałam to na swoich paznokciach, że nie jest kreska idealna, tylko na przykład jest poszerzona, a na przykład takiej nie chciałabym mieć. Mam tu bacik nasączony zmywaczem do paznokci i ścieram tą warstwę klejącą, aby lepiej trzymał się kolor. Na moich paznokciach są takie szlaczki. Będę chciała Wam pokazać, jak to zrobiłam. Zabieram się do pracy. Mam moją podstawkę, kolor czarny. Robię kropkę. Biorę swój pędzelek, który wcześniej był wyczyszczony po poprzedniej pracy. Jest on taki cienki. Spróbuję Wam tutaj coś przedstawić. Włożę to teraz do lampy, żeby to nam się nie rozjechało. Zostało już wysuszone. Kontynuujemy. Suszone, pokrywamy teraz top coatem. Jak widzicie, kolor nie stracił blasku po lekkim zmatowieniu. Teraz jest nałożony top coat i widzicie, jak pięknie się błyszczy i mieni ten kolor czekoladowy. Tak pracowałam nad moimi wzorkami. Mogą się podobać, mogą się nie podobać. Im bardziej są niedopracowane, tym moim zdaniem wygląda to lepiej. Zawsze to coś innego niż pusty paznokieć. U mnie to wygląda tak. Mam nadzieję, że może wykorzystacie
to, co Wam zaprezentowałam dzisiaj. Tak wygląda ten czekoladowy z czarnym, a tak wyglądają do tego robione serca. I myślę, że będę wykorzystywać te plastikowe sztuczne paznokcie, bo fajnie się do nich robi i wtedy dużo czasu mi nie schodzi na tym, aby dopracować swoje paznokcie na ręku, więc poświęcam czas na malowanie, na dobre położenie lakieru, a tutaj Wam po prostu prezentuję, jak to zrobiłam. Czeka mnie jeszcze malowanie dwóch tutaj paznokci, bo ostatnio przyszedł mi taki kolor różowy i zamówiłam kolor takiej głębokiej wiśni. Ona jest taka, przepraszam, śliwki, nie wiśni. Ona jest taka, będzie fajnie wyglądać na paznokciu i na pewno w najbliższym filmiku Wam to pokażę. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmiki obydwa, ten i wcześniejszy, będą przydatne. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.